Witajcie na kanale Nasz Ogródek. Cześć, witajcie. Dzisiaj w naszym ogródku czarnuszka damasceńska, Nigella damascena. Nasza czarnuszka jest roślinką o niewielkich wymaganiach. Bardzo dekoracyjna, jak widzicie. O ślicznych kwiatkach i bardzo ciekawych torebkach nasiennych. Kwitnie od maja do sierpnia. Żeby przedłużyć jej kwitnienie, tak jak u większości roślin kwitnących, należałoby uszczykiwać te torebki nasienne, ale my jednak tego nie robimy, ponieważ są one bardzo dekoracyjne. Najpierw są zielonkawe, tak jak na przykład tutaj, a potem brunatnieją. Są wykorzystywane w bukieciarstwie do suchych bukietów. Czarnuszka lubi słoneczko i poradzi sobie nawet na słabszej ziemi. Jeśli jednak chcemy, żeby ona była w pełni reprezentacyjna, dorodna, to jednak należałoby ją troszkę pozasilać albo dać trochę lepszej ziemi na start. W zależności właśnie od zasobności tego podłoża będzie ona dorastać od 30 nawet do 70 cm. Znosi okresową suszę i ma bardzo fajny pokrój. Widzicie, jak pięknie buja się na wietrze. Rozmnaża się tylko i wyłącznie z siewu. Możemy ją wysiać równie dobrze na wiosnę, jak i jesienią. Czarnuszka posiana jesienią szybciej nam zakwitnie w roku przyszłym, szybciej wzejdzie. Generalnie daje bardzo dobry samosiew. Jeśli ktoś nie lubi samosiejek, no niestety posiana raz, na pewno zadomowi się w naszym ogródku. My lubimy rośliny z siewu i cieszymy się, kiedy nam kiełkują i robią niespodzianki. Czarnuszka damasceńska nie lubi przesadzania. Takie opinie dominują w internecie, ale ja bym tak do końca się z tym nie zgodziła. Przesadzaliśmy, w związku z tym, że nie lubię przerywać roślin, no próbowałam ją porozsadzać i udało się z mniejszym lub z większym powodzeniem. Opowiadając Wam o czarnuszce, nie sposób nie zaznaczyć, że jest to roślina miododajna i z świetnym pożytkiem dla pszczół. Różni się tym od czarnuszki siewnej, że ma ciut większe kwiaty, no i delikatny, fajny zapach. No tego niestety Wam nie jestem w stanie tutaj przekazać. Jest wykorzystywana jako surowiec zielarski. Wykorzystujemy jej olejki, mają działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i wiele jeszcze innych właściwości, ale my w naszym ogródku skupiamy się raczej na dekoracyjności niż na właściwościach leczniczych, a sporo ich tutaj się znajdzie. Jeszcze krótkie zbliżenie na kwiatki. Zobaczcie, jakie fantastyczne kształty. A tutaj torebki nasienne. Jak nie zakochać się w czarnuszce damasceńskiej? Polecamy nasz ogródek. Jeśli podobał Wam się filmik, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę.